Kasia, gratuluję przede wszystkim wygranej walki. Chyba kopnięcia zrobiły swoje, tak? Naruszyłaś tę walkę, te kopnięcia wchodziły, ona poczuła. Chyba to było kluczem do zwycięstwa. Widocznie tak, ja jeszcze jestem gdzieś tam myślami daleko. Faktycznie staraliśmy się to wykorzystać, staraliśmy się troszkę, mój wzrost jednak troszkę większy wykorzystać. Wszystko poszło pomyślnie. Nie, ja wyszłam do walki tak, żeby pokazać jak najlepszą walkę, jak najlepszą stronę swojej osoby z racji tego, że jest to ostatnia walka w tym roku. Także na zakończenie sezonu chciałam dać po prostu jak najlepszą walkę. Byłaś bardzo agresywna, nieustępliwa. Narożnik cały czas powiadał, że wyszła do przodu i to robiłaś, nie cofałaś się. Bardzo dziękuję mojemu narożnikowi, w ogóle wszystkim życzliwym osobom, które ostatnio spotkałam. Po prostu jestem mega dumna, że mogłam spotkać osoby takie na swojej drodze. Naprawdę, to wszystko dzięki nim. Narożnik spisał się dobrze, ty jeszcze lepiej. Jestem otwarta na wszystkie propozycje. Jakichś takich wielkich wymagań, nie wiem, to znaczy wielkich wymagań. Chcę podnosić poziom, tak? Chcę dostawać lepsze, mocniejsze przeciwniczki. Tak jak właśnie tutaj moja oponentka miała większy rekord. W tą stronę chciałabym iść, po prostu, żeby samą siebie gdzieś podnosić. A zostajesz K1 czy Muay Thai? K1 Muay Thai. Na razie, jeżeli chodzi o płaszczyznę MMA, nie. Nie. Bardziej wolisz te sporty stójkowe, tak. Stójce. A co jest twoim zdaniem, co jest twoją domeną w stójce? To zależy z kim walczę. Zależy z kim walczę. Jeżeli widzę, że mam przewagę fizyczną, wtedy ściągam kopię kolana. Jeżeli widzę, że mam mocniejsze nogi, to tak jak widać. Kopię kolana tutaj też chodziło. Trener Andrzej Wasilewski, trener, instruktor Muay Thai. Proszę bardzo, wyszło. No, bardzo ci dziękuję, gratuluję jeszcze raz. No i do zobaczenia na kolejnej walce. Do zobaczenia, dziękuję.